Witam wszystkich serdecznie. Dawno nie byliśmy tutaj przy agregacie, ani przy jednym, ani przy drugim, więc taki troszeczkę update, co tu się działo. To chyba miesiąc nic nie było mówione, więc wskakujemy od razu w akcję. Była redukcja wiązki, za dużo z niej nie zostało, tylko w sumie podłączenie do kompa, dwie wtyczki i to, co niezbędne. Jeszcze tutaj będę musiał powycinać troszeczkę kabli. Niestety nie udało mi się to rozpinować, dlatego tu taki krzaczek jest i tu, ale widzę, że jeszcze zapomniałem jedną rzecz. Muszę moduł bezpieczeństwa włożyć, więc zaraz go włożymy. Muszę go znaleźć. To są kable, które wywaliłem z wiązki kabinowej, więc troszeczkę tego jest. Troszkę przekaźników też musiałem wywalić, wywaliłem. To muszę zamontować jeszcze, bo prawdopodobnie immobilizer by nie ruszył. No, tyle kabli się udało wywalić z wiązki przy silniku. Jeszcze troszeczkę. A to się udało wywalić z wiązki głównej z auta, która już była prędzej opróżniona, więc dobra, jak to się mówi, miałem być bardziej przygotowany, ale jak zawsze wszystko na żywca, więc będziemy świadkami albo sukcesywnego odpalenia, no, odpalenia nie odpalimy, bo nie ma benzyny, benzyna na razie zaślepiona, to jest taki półetap. Jeżeli to, jak to się mi zakręci, będziemy mieli na obrotomierzu wskazanie, że no, jak się nie rozwali, będziemy mieli wskazanie, że mamy zapłon, czyli nam się pokażą obroty z rozrusznika, wszystko będzie ok. Czeka mnie prucie tych przewodów w tą stronę, czyli będę musiał tą wiązkę jeszcze odchudzić całą, ale to już, jak to się mówi, będzie z bani, bo mniej więcej wiem, co będzie potrzebne, co nie będzie, więc bez obijania w bawełnę, wiaterek jest i mi zawiewa wszystko. To już znamy z poprzednich filmów. Na razie mamy akumulator odizolowany. Podłączymy akumulator. Jak widać, zegarek wstał, więc na razie jest ok. I teraz lecimy moją nową stacyjką po kolei, zobaczymy, czy coś wybuchnie. Mam nadzieję nie, bo dostanie komputera bądź szukanie problemów będzie mocno problematyczne. Ok, pierwszy krok ok. Drugi krok. Mamy tylko airbag, nie mamy potwierdzenia z kompa. Dalej nie mamy potwierdzenia z kompa. To mi się nie podoba. Tutaj powinny świecić kontrolki, olej i tak dalej, a nie świecą. Być może, że za dużo kabli wyciąłem. Mam nadzieję, że nic z tych rzeczy się tu nie dzieje. I teraz kręcimy i nie ma obrotów, więc przykro mi, winę tu, coś za dużo wyciąłem. No to super, bo nie pokazało w ogóle obrotów, czyli albo immobilizer, czyli tutaj to coś, albo coś z tym, albo coś przy komputerze. Jakiś kabel jeden za dużo wyciąłem i coś nie pokazuje. Albo nie mam doprowadzonego zasilania, bo się wypuściło tutaj dość mocno. Więc miało być fajnie, miało odpalić. Miało pokazać iskrę, ale nie pokazuje. Mi się to nie podoba mocno. Spróbujemy jeszcze raz wyłączyć. I jeszcze raz włączyć. Jest wszystko ok. I spróbujemy jeszcze raz odpalić.
Niestety nie zaświecają się kontrolki z silnika. Jesteśmy teoretycznie w zapłonie i dalej nic. I tu nam powinien się coś pokazać. Nie. Przedobrzyłem coś i teraz będę musiał szukać co, gdzie. Możliwe, że gdzieś zasilanie nie podaje, więc czeka mnie szukanie. No to fajnie, cieszę się niezmiernie. Od strony PV lecimy dość tak srogo. Grzejemy sobie wodę użytkową. Liczniki w miarę idą. Lecimy na naszym prądzie. Jeden regulator reanimuje, bo coś zaczęło mu dolegać. Wolałem go zdemontować i zdiagnozować. Teraz jedynie jest taki etap, że potrzebuję zamówić części, które są mocno poddrabiane, a nie chcę wsadzić słabszych niż oryginały. Jest z tym problem, ale za niedługo może pokażę ciąg dalszy. Tutaj za bardzo się nie zmieniło nic, wszystko leci. Diagnostyka mojego starego rozruchowca. No niestety już swoje najlepsze lata ma za sobą. Więc chyba na razie tyle. Za dużo się nie udało zrobić. W ostatnim czasie dużo takich pobocznych, małych tematów czasochłonnych. Więc to by było na tyle. Więc jakby co. Agregat z kosiarki jest sprawny, więc ten ma więcej czasu, żebym go ogarnął, w czym jest rzecz. Tu muszę jeszcze troszeczkę porobić. Będą wtyczki przerabiane i tak dalej, bo na razie jest na dużych wtyczkach, na tych 120 A, ale 120 A nie potrzebujemy. Jak wiemy już z eksperymentów, tu mam przygotowaną wiązkę do alternatora, co jest już w aucie zabudowane tutaj z tyłu. Mam nadzieję, że będzie szło pokazać. Jest tutaj jeden alternator. Jak uda mi się to teraz uruchomić, bo mam tutaj też przygotowane, powiedzmy, oryginalne korytka na kable. Jak mi się to uda uruchomić, że silnik będzie pokazywał wszystko, co ma i będzie iskra, będziemy działać dalej. Jak na razie wychodzi na to, że jest kapa. Więc dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie. Jak są jakieś spostrzeżenia, pytania, walcie śmiało. Mnie czeka praca detektywistyczna w najbliższym czasie. To na razie, do zobaczenia, cześć. Pół godziny później zacząłem szukać wszystko. Zrobiłem tak, że poprawiłem minus. I też zrobiłem takie coś, że komputer teraz przykręciłem, bo on sobie leżał bezpośrednio. Stawiam, że minus na obudowie jest ważny. Poprawiłem, tutaj jeszcze jest jeden minus. Też go poprawiłem i skręciłem kostkę na gotowo, bo tu jest taka śrubka, co łączy, powiedzmy, część karoserii z częścią obudowy. I jest efekt. Jesteśmy na on. Mamy 2 minuty mniej więcej od czasu, kiedy odpalałem. I teraz tak, jeszcze raz stacyjka, patrzymy sobie i jest tak. Nic się nie dzieje, bo to jest dopiero podanie zasilania. Mamy akumulator i check engine. Jest zajebiście. I mamy poziom oleju. No jeszcze dorzucałem bezpieczniki, co została druga strona bezpiecznika. Jesteśmy w trybie już zbliżonym do odpalania i patrzymy na obrotomierz. No już nie mamy tych obrotów, co trzeba było, bo w tym akumulatorze jedna cela jest mechanicznie uszkodzona, więc zaraz go daję na ładowanie. Zeszło troszeczkę ze mnie, bo jakbym miał szukać, co tutaj nakopałem, a wywaliłem, jak pokazywałem, całą skrzynkę kabli i bym musiał porównywać z moim sandaczem, który kabel trzeba naprawić, to by mnie krew zalała. Na szczęście się udało, więc chyba
Półetapowa kontrola jakości. W przyszłym tygodniu wyprowadzimy go na zewnątrz i spróbujemy odpalić. W międzyczasie może podłączę kable do alternatora, spróbujemy to wyciągnąć, jakąś wtyczkę zrobić, żeby spróbować ładowanie w nowym rozdaniu. Bo nie ma co za dużo zmian robić na raz, jak widzę, bo można się zakopać. A tego ja nie chcę, bo robienie instalacji elektrycznej od zera, jakby nie było tego modułu bezpieczeństwa i immobilizer chyba gdzieś też tutaj gdzieś był. Gdzie jest immobilizer? Gdzie ja go dał? Tu jest obudowa z tego i imo. No, widzicie, kurczę, a immobilizer sobie tutaj wisi. Też myślałem, żeby go dać do obudowy, bo może tutaj ten element jest też, wymaga minusa, ale z tego co prułem, to wszystko to czarny kabelek, ten jest od minusa, więc nie potrzebuje masy z karoserii, więc okej, okay. Czyli się udało, na szczęście. No i gasimy potworka, a ciebie dajemy na ładowanie, bo zasłużyłaś. To jeszcze raz dziękuję, do następnego, cześć.